Kochani, witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj zobaczycie nowy filmik z serii Zabieram Was do Lumpeksu. Będzie to jesienny towar w Biga Łagiewniki w Krakowie, także w bardzo dużym sklepie. Ja serdecznie Was zapraszam na ciąg dalszy. Będzie relacja z Lumpeksu najpierw, później też będą mierzenie w garderobie oraz będę tutaj pokazywać ciuchy później, czyli normalny haul z tego sklepu. Pokażę Wam też super, superowy ekstra produkt, który Wam bardzo serdecznie polecam na święta, na okres świąteczny. Także lecimy dalej i oczywiście bardzo Was proszę o wsparcie w postaci zasubskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo ważne i będę Wam bardzo wdzięczna za każdą subskrypcję oraz polubcie koniecznie filmik, jeśli Wam się spodoba. Słuchajcie, nagrywam ten filmik dzisiaj dosyć szybko. Nie będzie tak jakoś za dużo tego mierzymy już tutaj, bo zobaczycie też rzeczy, jak mierzę je w garderobie. A jest to dlatego, że słuchajcie, dzisiaj też nagrywam w dzień, w którym mamy koncert 11 listopadowy na Święto Niepodległości na Rynku Głównym w Krakowie. Wraz z Teatrem Loch Camelot będę śpiewać dzisiaj, no więc wiecie, przygotowania, włosy już właśnie takie pod koncert mam dzisiaj zrobione. Słuchajcie, no jeżeli ktoś był na tym koncercie, bo Wy zobaczycie ten filmik już po, to piszcie, kto był na rynku. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś w ogóle był. Pokażę Wam super produkt. Ja jestem, jak już wiecie, wybredna, jak chodzi o współpracę. Natomiast teraz dostałam propozycję od wspaniałej, naprawdę świetnej firmy. Jest to firma z Szanghaju, ale powiem Wam, że no, to, że coś pochodzi z tamtego rejonu, to też nie znaczy, że to jest jakieś za każdym razem jakieś niewarte uwagi, bo naprawdę też z tamtej części świata pochodzą najlepsze rzeczy, które dziś mamy. Jedwabie, porcelana, przepiękne rękodzieło, dzieła sztuki i tak dalej. No i słuchajcie, firma Chikio, tak wygląda to. Pokażę Wam tam, jak się uda, przebitkę jeszcze z otwierania tego pudełka. Jest to nowa, całkiem nowa firma, która poprosiła mnie o przedstawienie właśnie ich filozofii i ich wizerunku, bo naprawdę to jest coś bardzo ciekawego. Zobaczcie tam przebitkę. No i tak jak właśnie mówiłam, to jest skierowane do ludzi z artystyczną duszą. To jest bardzo ciekawe. Rzadko teraz firmy takiego węższego grona się kierują. Tutaj chyba chodzi o filozofię tej firmy, bo perfumy, które oni proponują, są unisex i są takie dedykowane jakby z takim motto. To jest naprawdę dla mnie mega ciekawa rzecz i są bardzo, bardzo eleganckie. Byłam naprawdę zaskoczona. Co prawda cena też jest z takiej wyższej półki. Co prawda dość duża objętość, ale naprawdę jest to bardzo ciekawe. Wybrałam sobie zapach Forest Child, bo miałam zaproponowane dwa zapachy. Forest Child i drugie było Mountain Rain, czyli takie poetyckie nazwy są. The Forest Child to dziecko z lasu, leśne dziecko, a drugie deszcz w lesie albo leśny deszcz. Nie wiem, jak to przetłumaczyć do końca. Zgodnie z intencjami twórców, ale są one inspirowane właśnie taką, ten Forest Child jest inspirowany dziećmi bawiącymi się w lesie. Taki jest tam opis na stronie, zobaczycie tam przewidki. Naprawdę jest to bardzo ciekawe, że zainspirowały ich jakby sytuacja, jak firma inspiruje się takimi właśnie duchowymi przesłankami, wolny duch, beztroska zabawa w lesie, świeżość. Jeżeli byście chcieli sprawić naprawdę ekskluzywny i taki inny, ciekawy, intrygujący prezent swojemu mężczyźnie, na gwiazdkę na przykład, to uważam, że to jest super pomysł i zaraz Wam powiem, bo będę wypróbowywać i powiem Wam, jaki to jest zapach, czy warto. Przepiękne pudełko, zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę pięknie. Woody Shipper Fragrance, tak? Szyprowy drzewny zapach. No i rzeczywiście tutaj nawet jest napisane, że jest vetiver, tobacco, czyli tytoń, drzewo sandałowe i jeszcze jakiś jeden składnik, którego nie umiem przeczytać. Naprawdę piękne pudełko, tekturowe. Bardzo fajne to jest. Bardzo ładnie zrobione. Mega, mega estetyczne. To jest naprawdę. No, wygląda jak taka najbardziej ekskluzywna marka perfum. Patrzcie, jakie piękne to jest. Nie, naprawdę jest przepięknie to wykonane. Jestem pod mega wrażeniem. W ogóle patrzcie, jest zatyczka z drewna zrobiona. Pewnie jest to drzewo sandałowe, ale albo jakieś egzotyczne drewno. Przepiękne to jest. I tak zapakowane perfumy. Takie właśnie pod kątem takim duchowym, spirytualnym trochę. Patrzcie, jakie piękne opakowanie. Czarne szkło, takie ciężkie. I tu jest tylko
nic nie ma na tej butelce, słuchajcie. To jest też super, że to jest taki absolutny minimalizm, żadnych ohydnych naklejek, opisów. Wszystko jest na ulotce i na stronie. Tutaj jest tylko napis po chińsku i napisane Chikyo. Czarna butelka i teraz zobaczmy, o. I tutaj jest też wyryte na tym, na tej zakrętce Chikyo. No patrzcie, jakie to jest piękne, naprawdę mega estetyczne, jakby to pięknie wyglądało w takiej nowoczesnej łazience. No, bardzo ciekawy zapach. Spróbujemy to teraz prysnąć. Słuchajcie, naprawdę piękny zapach. Rzeczywiście przywołuje las. Trochę poczekamy. Jest bardzo świeży. Na pewno wyczuwalne właśnie takie zioła leśne i drewno. I taki zapach trochę mchu jakby. Słuchajcie, naprawdę super. Przepiękny. Mężczyznom by się naprawdę na pewno mega podobał. Chociaż to jest taki zapach moim zdaniem bardziej właśnie świeży na dzień. Drugi ten zapach tam jest reklamowany jako bardziej wieczorowy, cięższy, taki trochę bardziej orientalny. Też jestem ciekawa, no ale wzięłam te, bo wydaje mi się, że takie perfumy na co dzień będą może bardziej częściej używane, wiecie. Piękny, naprawdę, słuchajcie, piękny zapach. Daję Wam tam linki, nie mam żadnego kodu, bo tutaj nie chodzi o to, żeby po prostu firma chciała się zaprezentować, pokazać co ma, pokazać swoją filozofię. I wydaje mi się, że to będzie też bardzo trwały zapach. Taki świeży, ale gdzieś tam ta nuta serca zostaje. A, przepiękny, słuchajcie, naprawdę polecam. No a teraz, kochani, czas już na relację z Lupexu. Hejka, kochani, jestem w Łagiewnikach przy sklepie Biga. Jak już pewnie widzieliście w zapowiedzi, będę nagrywać filmik z Lumpexu jesień właśnie w Biga, w sklepie, tym co widać z tyłu. No i wchodzimy, zobaczymy co tam jest na jesiennym towarze. Byłam tu ostatnio w sezonie letnim, takim wiosenno-letnim. Nie jeżdżę tu za często, bo nie mam po drodze, ale myślę, że będzie fajnie dzisiaj. Mam nadzieję, że znajdę też jakieś, przynajmniej jakieś kilka perełek. Ostatnio znajduję naprawdę super rzeczy, zresztą od dłuższego czasu, więc liczę, że tu też coś będzie, chociaż powiem Wam, że jest tu dużo rzeczy sieciówkowych zawsze, ale może też uda się nam znaleźć coś takiego ekstra, ekstra. Do zobaczenia w środku. Wchodzimy do sklepu, jest to wielki sklep, już byliśmy tam razem. Jeśli mnie oglądacie, to pewnie widzieliście filmik. Filmiki nawet, bo pewnie było już ze dwa, może nawet trzy. Nie chodzę tam często, wiecie co, to jest naprawdę duży, trochę przytłaczający dla mnie sklep, ale raz na sezon tam chodzę i po prostu z ciekawości, co tam nowego, czy coś się zmieniło i tak dalej. Mają buty, mają akcesoria, mają dwa działy z właśnie z wagą oraz wycenione rzeczy. Powiem Wam, że zdarzało mi się, że więcej rzeczy znajdowałam na wadze. Były bardziej oryginalne rzeczy, bo na tej części z wycenionymi rzeczami jest bardzo dużo rzeczy z sieciówek. Buty na przykład, no bardzo rzadko znalazłam ciekawe na wycenie. Właśnie częściej się zdarzało na wadze znaleźć ciekawsze buty niż na wycenie. Te wycenione czasem też są no, w śmieszny sposób, na przykład potrafią kosztować 160 zł jakieś buty, które są już używane i znowu nie są jakieś takie rewelacyjne wcale. A tutaj zobaczycie, jak mierzę kapelusz nowy. Jest naprawdę super ten kapelusz. Z wełny, nowy, z metkami, z akcesoriami. W ogóle wow. Piękny kolor. No i no widzicie, przeglądam swetry, ale większość tych swetrów jest, jak zresztą to nawet widać gołym okiem, sztucznych. Mnie takie rzeczy nie interesują. Ja nie lubię rzeczy sztucznych, a szczególnie swetrów sztucznych, bo to musi być przytulne, dawać ciepło, a sztuczne swetry nie dają ciepła. Tutaj jest przebitka z, taka dla show trochę. Przechodzimy na rzeczy vintage, na płaszcze. Oglądałam jakieś futerka, chciałam zobaczyć w jakim stanie, jakie ceny futerek. No, można się było tego spodziewać, jest tak jak wszędzie, czyli dosyć drogie. Tutaj jest bardzo fajny i modny teraz, w modnym stylu kożuch i naprawdę dosyć wysoka cena, ale jakby ktoś był szukał takiego kożucha, to słuchajcie, no mnie się nie opłacało go kupić, bo jest na mnie za duży i no, gdybym kupowała dla siebie, to pewnie cena by mnie nie odstraszyła, mniej więcej tam było 160 zł. Natomiast, no wiadomo, do odsprzedaży dalej jest to zupełnie bez sensu. No i fajne swetry vintage były, słuchajcie, naprawdę ciekawe, dużo było takich
swetrów wierzchnich jakby, które można jako kurtki nosić. Tutaj był całkiem ciekawy sweterek, który będę potem mierzyć. Niestety ten sweterek był bez guzików, no i niestety nie zdecydowałam się. Tutaj mamy jeszcze jakieś właśnie sukienki z wagi, bo tutaj chyba właśnie jesteśmy już na dziale wagowym. Tak, raczej na pewno tak. No i mierzymy w przymierzalni. Tu jest bardzo fajna rzecz. Jest to taka narzutka z aksamitu w kolorze śliwkowym. Bardzo fajna, naprawdę. Wiecie co, nie wiem co zrobiłam z tą narzutką. Muszę jej poszukać, bo nie mogłam jej znaleźć. Spódnica też jest ekstra. I tak, tą spódnicę też wzięłam. Jest to spódnica z wełny. Tutaj mamy sukienkę od marki Rice z bawełny. Bardzo fajna, jest dla mnie za mała. Ledwo się w niej dopięłam i no jest to raczej rozmiar 34. Jest to szóstka tutaj z metki. Bardzo, bardzo fajna sukienka, słuchajcie. Taka sukienka vintage z lat 60. Ciekawa, co prawda sztuczna, ale bardzo ciekawa. Niestety była zniszczona na dole, no i też nie zdecydowałam się jej wziąć, ale była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. I bardzo ładnie wyglądała na sylwetce. No niestety była zbyt zniszczona, ale mierzę Wam, bo bardzo wdzięczny, fajny krój miała ta sukienka. Także lecimy dalej. No i tutaj jest coś pięknego. Przepiękna sukienka w stylu lat 50., taka pin-up. W cudownym też kolorze. Uwielbiam ten kolor czerwonego wina. No jak widzicie, też bardzo ładnie ozdobiona. Mimo, że za duża na mnie, to całkiem fajnie się to prezentuje. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj sukienka bandażowa popularnej firmy, ale całkiem fajna. Wiecie co, widziałam ją, bo stwierdziłam, że ciekawie się prezentuje na okres świąteczno-sylwestrowy. Ciekawe botki mikołajowe, w końcu ich nie wzięłam, ale całkiem fajne, jakby ktoś chciał na jakąś imprezę właśnie taką świąteczną, typowo na przebranie. Tu była przepiękna jedwabna suknia na lata 20. Wiecie co, nie wiem, czy nawet nie był to oryginał z lat 20. Przepiękna rzecz, haftowana cała koralami, tylko że miała całkowicie podarte pachy, no i zmierzyłam ją tak dla Was, żebyście zobaczyli, bo cudowna. Tutaj jest sukienka z lat 50. znowu, z bawełny i chyba oryginalna, słuchajcie, z lat 50. w ogóle nie zniszczona. Piękny krój, przepiękny, zobaczycie ją później, wmierzymy też, bo bardzo mi się spodobała. I tutaj kostium z wełną, sukienka i bardzo ciekawy żakiet, taki cropped, o fajnym kroju. No, bardzo ładna rzecz w takim neutralnym, beżowym kolorze. Fajny zestaw moim zdaniem. Sweter, który chapnął ktoś z mojej rodziny, więc później już go niestety nie zobaczycie. Ale tu Wam pokazuję, bo bardzo ładny, 100% wełny, piękny kolor. I idziemy, słuchajcie, dalej. Tu jest właśnie ten sweter na podszewce, taki z lat 80. Bardzo fajny, z moherem. No niestety sweterek nie miał guzików. Wiecie co, mam tak mało teraz czasu, że stwierdziłam, że po prostu nie będzie leżał rok i czekał, aż się zajmę tymi guzikami. Piękne futerko naturalne, takie w stylu trochę posz, w stylu glamour. No i to futerko zobaczycie później w przebitkach. I bardzo, bardzo ładny żakiet, to taka kurtko-żakiet z wełny też, vintage, oryginalny, w cudownym kolorze, w bardzo, bardzo fajnym stanie. Także też wzięłam to i też później zobaczycie to. W dalszym ciągu mierzymy. No i tutaj jest perełeczka też tego Hola, piękny, naturalny kożuszek, który mimo, że za duży na mnie, to stwierdziłam, że wezmę, bo cena jeszcze nie była taka powalająca, jak na przykład tamtej kurtki skórzanej z kożuchem. Bardzo, bardzo fajny, bardzo uniwersalny, prosty krój, piękny, przepiękny kolor beżu. Także zobaczycie też go później, kochani. Patrzcie, kochani, jakie siaty, torby, siaty, jedna, druga, plecak i wielka torba, w dodatku ozdoby świąteczne na kiermasz, właściwie na nagrody. Uff. Jest. No i skończyłam zakupy. Wydałam trochę kasy, ale naprawdę są super, super rzeczy, także będę miała dla Was fajny haul i mierzyłam. Dobrze, długo mierzyłam w tej przymierzalni, no i teraz nie będę już Wam dużo tu pokazywać, bo ten filmik kosztował mnie sporo pracy już, natomiast teraz zobaczycie, co konkretnie kupiłam. Jedna rzecz, którą kupiłam, polędrowała do przyjaciółki, która się zachwyciła nią, bo akurat widziała to, i to było to futerko takie krótkie,
takie krótkie trochę w stylu takim właśnie glamour. No i Kasia Wrońska, słuchajcie, która występuje teraz z Marylą Rodowicz, chwyciła szybciutko to futerko, więc bardzo się cieszę, bo będzie miała super ciuszek. No i być może jak mi się jeszcze uda, jak zdążę, to Wam wstawię zdjęcie Kasi w tym futerku, bo uważam, że super w tym wygląda. No a tymczasem lecimy dalej. Pokazywałam Wam tam przebitkę też z takim kapeluszem. Nowy kapelusz, słuchajcie, z metkami. Kilkadziesiąt złotych zapłaciłam za ten kapelusz, ale nie była to jeszcze jakaś taka bardzo zaporowa cena, więc House of Tweed, bardzo dobra marka, znam tą markę. To jest coś podobnego do Harry's Tweed, czyli taka wełna właśnie brytyjska. Patrzcie, ma nawet taką ozdobę dołączoną z piórek, którą można właśnie sobie załączyć, przyczepić do tego kapelusza. Śliczna rzecz, naprawdę śliczna rzecz. Piękny kapelusz, widzieliście już mnie w nim, ale spróbuję Wam tu przymierzyć jeszcze. No i od razu, tadam, no i od razu tą sukienkę przepiękną z bawełny. Jest na mnie ona odrobinę za duża. To jest naprawdę bardzo fajna, nie wiem czy nie szyta ręcznie, sukienka z bawełny w stylu lat 50. Wydaje mi się, że to by było lepsze na rozmiar M, ale nie jest zła, bo jest, ma takie luzy, ale jak się zepnie w pasie paskiem, to bardzo fajnie się układa. No i zobaczcie. Mam wrażenie, że ten kapelusz jest minimalnie na moją głowę za mały, bo nie wchodzi mi tak głębiej. Nie bardzo, ale tak może minimalnie. Natomiast ja mam bardzo małą głowę, więc to naprawdę jest kapelusz w małym rozmiarze. Także zobaczcie. Taka sukienka. Naprawdę piękny krój. Te falbany tutaj u dołu sprawiają, że ona się tak pięknie układa, że one się tak rozszerzają. Ona jest z koła szyta. Takich klinów szytych, jakby układających się w koło. I jeszcze dzięki tym falbanom się rozszerza, więc ma piękny, piękny styl. Pokażę się Wam w sukience i w kapeluszu. Ta-dam! Tak. No, także uważam, że świetna, świetna rzecz. Wiecie co, pokażę Wam tu jeszcze do tej sukienki pięknej. W ogóle ma też guziki z masy perłowej, więc myślę, że to jest nawet nie jestem pewna, czy to nie jest sukienka z lat 50., bo wiecie co? Ona jest, nie ma żadnych zamków i wykończona jest w taki sposób, jak się właśnie dawniej szyło nawet ręcznie, więc być może i te guziki są takiej starej daty, jak dawniej się robiło właśnie. Dzisiaj już takie guziki z masy perłowej nawet są tak maszynowo obrabiane, że nie mają takich niedoskonałości jak te. Pokażę Wam też kurteczkę z wełny, która jest naprawdę super. Bardzo, bardzo fajny styl. Ma trochę przesadę, już zdejmę kapelusz, bo już nie pasuje. Świetna kurtka, też jest troszkę za duża. Jest to rozmiar też, myślę, spokojnie M, bo tutaj mam dużo luzu, widzicie? Nawet mimo, że na zimę wypadałoby coś pod spód włożyć, czy na jesień, ale jednak nadal wydaje mi się, że trochę za duża jest, ale jest piękna. Przepiękna kurtka jak nowa, zobaczcie. Ona jest z taką jodełką, jakby śliczny ma kolor. Naprawdę piękny kolor. Także jestem mega zadowolona. Piękne guziczki w ogóle. Mogłabym też w sumie nawet wystąpić dzisiaj w tej kurtce. Przemyślę tę sprawę, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Tutaj ma te rękawy takie marszczone lata 80. Możliwe, że ona jest z lat 80. Jest pięknie skrojona i ma cudowny kolor. No i wełna bardzo gruba, naprawdę. Można to nosić jako kurtkę spokojnie. Przynajmniej w takiej aurze, jak jest teraz. I pokażę Wam tu metkę Perry. No, to jest 42, czyli spokojnie na nasze czasy 40 jakby. Czyli to nawet L-ka może być spokojnie. Skład jest taki, że słuchajcie, 80% wełny posiada ona, więc naprawdę super. Tadam! Jestem mega zachwycona tą kurtką. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej, bo trochę czas nas dzisiaj goni. Trzy sukienki Wam teraz pokażę. Kolejne. Kurtka była tak przy okazji tamtej. Taka bandażowa sukienka. Słuchajcie, ona nie ma naturalnego składu. To jest typowy taki bandaż, rozmiar 40. Na mnie była za duża i już nie wkładam, bo no i tak nie prezentuje się super na mnie, bo jest po prostu za wielki rozmiar. Ale bardzo jakościowa sukienka marki Warehouse, ale vintage. Patrzcie, taka ściągaczowa, super uszyta, bardzo jakościowo uszyta. Patrzcie, jak ładnie wykończona.
bardzo dobrze trzyma też sylwetkę, bo mimo tego większego rozmiaru jest całkiem spoko się na mnie trzymała ta sukienka. Widać, że za dużo, ale się nieźle trzymała. Przed Sylwestrem, przed takimi świąteczno-karnawałowymi czasami, czy Andrzejkami, czasem kupuję takie sukienki typowo imprezowe. Właśnie już wtedy nie patrzę aż tak bardzo, czy one są naturalne, czy nie, no bo takie imprezówki się często wkładam na jeden raz, więc czy jeden raz, czy tam nosimy je raz, czy dwa razy w roku, ale jest naprawdę bardzo jakościowa i jak nowa, zobaczcie. Materiał jest naprawdę pięknej jakości. No a druga sukienka jest właśnie już z naturalnego materiału, bo jest bawełniana i super firmy. Już Wam prezentowałam kiedyś tą firmę, marka Rice, więc bardzo dobra marka, w której też rodzina królewska angielska się ubierała, nie wiem czy nadal ubiera, ale na pewno była to jedna z ulubionych firm królowej, gdzie ona się ubierała. Piękna sukienka, słuchaj, taka kokonowa, w super kolorze, to jest taki lila róż. Nie wiem, czy ona nie jest trochę za duża na mnie, ale albo za mała, zobaczymy, bo tam mi się wydawało, że nieciekawie leżała na mnie, ale może to jest kwestia mojej figury. Tutaj ma czarny pas rypsowy, a tutaj jest taka jakby kwiat. Przepiękna, super się trzyma i słuchajcie, pokażę Wam, jak dobre firmy wykończają sukienki. To nie jest tylko to, że ona się trzyma tak sama w sobie, bo ta wewnętrzna warstwa sukienki, która jest zresztą z wiskozy, z bawełną, to ma tutaj taki gorset jakby wszyty. To nie jest bardzo sztywne, ale ma usztywnienia fiszbinowe i najpierw trzeba zapiąć sobie ten gorset, który fajnie trzyma się na sylwetce, a na wierzchu jest zamek, który już tak estetycznie nam dopina to, żeby nie widać było tych haftek. Więc naprawdę śliczna, śliczna rzecz. Ona jest taka asymetryczna, to nie jest błąd, że tutaj jest dół dłuższy. Po prostu ona jest tak uszyta, że jest nieco dłuższa na jednej stronie, a nieco krótsza na drugiej i to jest bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Śliczna sukienka. O, pokażę Wam na dowód, że tutaj to nie jest żaden ten, tylko to tak ma być. Bardzo piękna, bardzo piękny kolor, bardzo ciekawa, naprawdę ciekawa sukieneczka. Teraz kolejna sukienka i ta wydaje mi się, że jest zrobiona, albo to jest jakaś taka firma, która szyje rzeczy w stylu lat 50. czy w stylu pin-up. Ale Lindy Bob się nazywa, czyli właśnie taka nazwa typowo jak na pin-up. I też jest to duży, większy rozmiar, 40. Przepiękny kolor, zobaczcie na tą sukienkę. No, na święta, na Sylwestra, na karnawał, no coś pięknego. Patrzcie na to. To jest, ta sukienka wygląda jak dzieło sztuki razem z tymi przepięknymi kwiatkami, które są tu przyszyte, zobaczcie. Śliczna, naprawdę ta sukienka mi się tak podoba, że zastanawiam się, czy nie przerobić jej sobie, bo po prostu jest przepiękna, przepiękna. Wow, no robi mega wrażenie i powiem Wam, że nie wiem, jaki to jest materiał. No, tak jak mówię, na te sukienki już tak nie zwracam uwagi, co to jest. No, jest to poliester oczywiście. No, takie tego typu imprezowe sukienki rzadko są. Czasem są jedwabne oczywiście, ale to się bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza. Natomiast jest prześlicznie uszyta i no i po prostu wow, wow, jestem pod super mega wrażeniem tej sukienki. A, no i do niej by pasował ten kapelusz, może spróbuję przymierzyć, by to wyglądało naprawdę super. Ostatnie dwie rzeczy. Piękny, przepiękny kostium z wełny, w dużym stopniu z wełny, Agata Re. To jest rozmiar 38 i faktycznie jest to 38. Minimalnie za duży na mnie, nie dużo, ale minimalnie. Patrzcie, jaki piękny kostium. Sukienka taka w klasycznym kroju dopasowanym, może być na przykład na podkoszulek w takim kolorze kremowym. Na golfik nawet może być, też będzie pięknie wyglądać. Nawet na koszulę taką kremową też by super wyglądała, albo na brązową. Też do brązu zresztą, o, bo tutaj jest taki czarnawy brąz trochę. Ma fajne wzory, naprawdę pięknie uszyta rzecz. Naprawdę super uszyta rzecz. Ma jeszcze na dole takie ozdoby. Tak, zobaczymy, czy się uda jeszcze mi ją przymierzyć, czy zdążę. Jeśli tak, to zobaczycie mnie w tym kostiumie. No i do tego jest taka krótka marynarka. Świetna, którą można nosić też oddzielnie, na przykład do beżowych spodni, albo nawet do czegoś całkiem innego, do jakiejś sukienki innej.
bardzo, bardzo fajny cropped żakiet. Bardzo prosty, patrzcie jak pięknie zrobiony. Jak nowe, zobaczcie, zobaczcie na tą wełnę. Ona w ogóle totalnie nie jest ani wytarta, ani zniszczona. Mam wrażenie, że ktoś tego nie nosił w ogóle praktycznie. Super. Pięknie zrobione, pięknie wykończone. Patrzcie, jak ładnie tutaj rękawki są zrobione. Patrzę, czy tutaj nic nie ma, ale ja już to oglądałam i nie ma tu żadnych wad, słuchajcie. Ona jest naprawdę w świetnym stanie. Tam rozpruł się szef przy zamku, ale to nie jest, że zepsuty, tylko po prostu puściło i ja to normalnie zszyję i to będzie jak nowe. Jeszcze mocniejsze będzie niż było, bo ręczne zaszycie zawsze się bardziej tak starannie wykańcza i będzie lepiej trzymać. Także piękny kostium, bardzo piękny, klasyczny kostium 38. No i ostatnia rzecz jest też superowa. Naprawdę piękny kożuch i no, no powiem Wam, że te kożuchy, jak tam pokazywałam, nie są takie tanie znowu, ale nie był też w jakiejś takiej mega wygórowanej cenie, typu, że niektóre kosztowały tam 160 czy 150 zł. Jeden z nich tam mierzyłam nawet chyba w garderobie, a ten kożuch jest naprawdę jak nowy, patrzcie, czyściutki, piękny beżowy kolor. I to jest klasyczny taki kożuch długi, nie wcięty w pasie, ale naprawdę, patrzcie, i z takim pięknym kołnierzem, no naprawdę nówka. Śliczny kolor beżu, śliczny kolor beżu, pokażę się Wam w nim. On jest jakby trochę za duży na mnie. Znaczy, wiadomo, taki kożuch też nie może być obcisły, ale wydaje mi się, że to jest takie 38-40, patrząc na szerokość też. Może nawet 42, ale to już szczegóły podam Wam później, jakby co. Piękna rzecz. Naprawdę prześliczny, nowy, no jak nowy kożuch, patrzcie. Patrzcie na mankiety, no wszystko jest czyściusieńkie. Albo był w pranie, albo był nienoszony. Ja Wam wszystko mierzę do tych moich butów dziwnych, ale no sami zobaczcie. Coś pięknego po prostu. Można wywinąć oczywiście sobie tu, ale na razie nie wywijam. Myślę, że to jest za duże tak o dwa rozmiary na mnie, ale naprawdę mega cieplusieńki, cały naturalny. Rewelacja. Słuchajcie, nie będę się już przebierać. Pożegnam się już z Wami teraz. Zapraszam Was jeszcze w czwartek na hol lumpeksowy. Być może będzie to zabieram Was do lumpeksu albo hol, właśnie jeszcze nie wiem. No później już będą jakieś filmiki z Francji. Także pozdrawiam Was już, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się Wam podobał filmik, dajcie znać, które rzeczy są najfajniejsze Waszym zdaniem. Buziaki, śle i pozdrawiam, cześć kochani!